ziemi, ślad na ziemi, taki serial bardzo dawno temu, gdzie zagrałam taką wredotę kuchenną, czyli szefową kuchni w jakimś, na jakimś zakładzie, bo się było nie w zakładzie, a na zakładzie, proszę pani, i dzitkę, to pamiętam. I pamiętam, że dosyć jakoś tak mało czasu było od decyzji do realizacji, ponieważ się okazało, że żadna z aktorek, które sobie tam po kolei ewentualnie kandydatek do tej roli, nie chciała się zgodzić zagrać takiej wrednej postaci. A ja przyjęłam to z otwartymi ramionami i szczęśliwa, bo uważam, że to, co najpiękniejsze jest w zawodzie, który uprawiam od 40 lat, to jest nie pokazywanie siebie, bo siebie to ja Państwu prywatnie mogę pokazać, teraz też Państwu pokazuję, jak wyglądam prywatnie. Natomiast to, co jest największą frajdą, to jest stworzenie postaci, którą nie jesteśmy. Ja naprawdę nie jestem wredotą, jestem spokojną, cichutką, nieśmiałą osobą i zagranie takiej wrednej jędzy w kuchni, która się mści, czy tam jakąś maltretuje te swoje podwładne, naprawdę wtedy jeszcze, kiedy byłam młoda, było dużym wyzwaniem. Pamiętam, że miałam taki, bo się tak nosiło, taki tapir, kokw, z takiego tapiru powstały taki czup i byłam taką solidną jędzą. Także dobrze to zagrałam, bo też została w pamięci ta wredna dzitka.